Tytuł kursu: sieci i węzły ciepłownicze. Moduł: wykonanie prostych projektów sieci i węzłów ciepłowniczych. Temat: programy komputerowe wspomagające projektowanie. Witam serdecznie. Dziś omówię programy komputerowe wspomagające projektowanie. Uniwersalnym programem, który jest stosowany we wszystkich gałęziach techniki, a ponadto cieszy się największą popularnością ze względu na swoje możliwości, jest AutoCAD. Computer Aided Design to programy przeznaczone m.in. dla architektów i instalatorów. Pochodzi od nich skrót CAD i oznacza komputerowe wspomaganie projektowania. Wykorzystując specjalistyczne programy, można wykonać kompletną dokumentację techniczną w nieporównywalnie krótszym czasie niż w tradycyjny sposób. Większość programów pozwala m.in. nanieść zarysy budynku wraz z podziałem na pomieszczenia i kondygnację, uwzględnić położenie oraz wielkość okien, drzwi, schodów i tym podobne, zaprojektować położenie przewodów sieci, umiejscowić i zaznaczyć odpowiednie uzbrojenie, wykreślić projekty w różnych rzutach, wykonać zestawienia potrzebnych materiałów, obliczyć koszty i tym podobne. Zdecydowaną zaletą nowych technik komputerowych jest ich możliwość do szybkiego drukowania, powielania, jak i przesyłania informacji w sieci internetowej, lokalnej oraz ogólnoświatowej. MegaCAD umożliwia tworzenie rysunków technicznych. Pracuje w środowisku Windows. BricsCAD, IntelliCAD i PitCAD są kompatybilne z AutoCADem, a zarazem o wiele tańsze. Program PitCAD powstał w firmie projektowej, aby wspomagać projektowanie sieci i instalacji. W firmie tej instalatorzy zaczynali pracę na wersji 10 AutoCADa. Ponieważ praca w samym AutoCADzie nie należała do najszybszych i najbardziej wydajnych, napisali swoją własną aplikację. Aplikacja posiada wbudowane funkcje przeznaczone do przekazywania danych do różnorodnych programów obliczeniowych. Posiada bogatą bibliotekę ponad 6 tysięcy symboli opisujących urządzenia, armaturę i wyposażenie sieci poszczególnych branż. Możliwości wymienionych programów są niezmiernie duże. Dają one możliwość projektowania sieci. Ponadto programy są wyposażone w katalogi odbiorników. Dzięki temu można wstawić je na rysunek w sposób automatyczny, uzyskując jednocześnie kompletny opis i podłączenia do pionów. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.